otwieramy. Zobaczymy. Ankusz kompletacji paralotni. Czyli powinno być. Parę fajnych rzeczy. Ale na pewno jest. To się nie przyda. Zgubię klucze do domu. Co my tu mamy? Nowy szybkopak. Jest bardzo dobry. Jedyna rzecz, do czego mógłbym się przyczepić, to to, że trzeba markerem pisać swoje nazwisko. A poza tym świetny jest. Przynajmniej mi się podoba. Co to jest? Plecak. Szczerze? Użyłem go raz. Trzymam w nim różne graty w piwnicy od latania. Więc powiedz. No i najważniejsza rzecz. Skrzydełko. Dobra. No to je odłożymy. Najfajniejsza rzecz. O. Mam. Leży. Mam. Taśma. Użyta raz. Chyba, że będę składał do tego. To się przyda. Jak nie. Fajnie. Dobra. Najpierw tam czapka. Harmonia. Bo taki będzie kolor skrzydła. Co my tu mamy? Oznaczenie zdatności. Powinno być na 2 lata. Jest. 20 stycznia 2023. Nóweczka. Co my tu jeszcze mamy? Dużo rzeczy. Mamy linkę. Mamy drugą. No fajnie, teraz dają dwie. Wcześniej dawali jedną. Taki o, wskaźnik wiatru. Do sterówek można sobie zmienić, żeby mieć takie super twarde. Ja szczerze mówiąc nie lubię na takich mega twardych latać, bo ta ręka od tego boli. Ale na pewno są tacy, co wolą. Tutaj są takie półmiękkie, więc pewnie nie ma tam żadnych. Będziemy pewnie montować, jak się przelecimy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze naklejeczki. Naprawdę obiecuję sobie, że kiedyś obkleję ten kask. Kiedyś. A co to? A! Zestaw naprawczy. To się akurat przydaje. Jak się zrobi małą dziurę w skrzydle, można tym zakleić i się nie przejmować małą dziurką w skrzydle. I książka lotów pilota paralotni. Przydaje się, jak się lata tandemy, bo teraz trzeba dokumentować. Co roku 25 godzin. Więc będzie. Do tandemy. A, jeszcze tu jedna rzecz mamy. Mianowicie taki fikuśny pendrive'ik. Że to jest, aha, bo to jest, że to jest do driftera. I tu mamy instrukcję obsługi, ale ja już się zapoznałem wcześniej, bo nie można latać, przynajmniej nie powinno się, o, w ogóle karabin czy kalebeka, bez przeczytania, a ja sobie przeczytałem po prostu na stronie internetowej, bo są dostępne. Ale jak coś, to załączajmy. Jeszcze jest nowy speed. W końcu zmienię, bo stary już trochę nie domaga, ale jest chyba od Uniwersala. Czyli ze 3 lata ma, 4, brzydki sznurek, no to wiecie, i nowy rękaw. To dobrze. No to się przydaje. O! No dobra, ale teraz ta najfajniejsza rzecz. Gdzie jest znikąd? Zmienili sznureczek. Do kieszeni, bo to się ma tendencję do gubienia. Co to jest? Power ratunek. Po polsku? Jest po polsku.
Blokada systemu PA. Zdecydowanie zalecamy, aby pierwsze loty nie wykonuj lotu z odblokowanym systemem PA, jeśli wiesz, że nie będziesz z niego korzystał. No generalnie przy pierwszym locie no nie mam zamiaru odblokowywać tego systemu, to przecież grozi śmiercią albo kalectwem, chyba. Może i nie. No nieważne, generalnie polatamy z tym, przyzwyczajimy się, parę lotów zrobimy, przyzwyczajimy się do skrzydełka, a potem sobie to odblokujemy, tylko trzeba to jakoś... Aha, to tak to przyczepili. Dlatego... Dobra, pójdę zaraz po jakiś nożyk, to odetnę. A co to jest? Znowu po angielsku, po polsku jest linka TEA, Torque Effect Adjuster. A, no to jest ta śmieszna linka, która pozwala, jak was skręca napęd w prawo, to sobie ją montujecie i lecicie prosto. Generalnie, long story short. Nie wiem, latałem na Hadronie trójce i w ogóle nie potrzebowałem tej linki, latałem prosto, także może wystarczy dobrze ustawić napęd, nie wiem. Pewnie tak. Linkę TEA łatwo jest zdjąć. Linkę T? Może ktoś chce herbaty. Łatwo jest zdjąć, bo wystarczy to... O! Musimy zgubić to zaraz. To sobie położymy tu. To zapniemy i schowamy gdzieś znowu do kieszeni. Ja to potem nie znajdę. To jest śmieć. No i dobra. Najważniejsza rzecz. Otwieramy. Moja. Dobra. Chciałem odniosłem, zrobiłem miejsce, będzie fajnie. Drifter, 18, 24 miesiące, co? A, zalecany przegląd, to 24, a tutaj mamy albo co 150 godzin. No, i na Polskę. Bardzo fajne skrzydełko. Był dobry zakup. Najbardziej zdziwił mnie chyba ten kolor, bo chyba powinno być czerwone. A jest taki fajny zielony, ale super komponuje się nie dość z kolorem skrzydła, to jeszcze z tymi bocznymi napisami. O, R jest taki sam. Mnie się podoba. Mianę na plus. Chodzi za ręką, super. Można go jeszcze na sterówkach, pewnie będzie troszeczkę podostrzyć, żeby momentalnie reagował, ale na ten moment ja dziękuję. No to nie chodzi o to, żeby wjechać w ziemię. Skrzydło jest bardzo fajne, szybsze od poprzedniego, no w końcu prawie w moich kilogramach. Także jest i prędkość na opuszczonych trymerach, idzie fajnie, speed chodzi, jeszcze 5-10 godzin, czyli u mnie 2 tygodnie i podłączymy mu power attack, zobaczymy, wtedy dopiero będzie dynamika i może wtedy więcej wam coś powiem, jak się na nim lata. Póki co pierwszy locik, oprócz tego, że jest mega zimno, to jest mega super zabawa.
Drifter 18 Harmony.